W naszym programie wspominaliśmy już niejednokrotnie o bardzo interesujących planach startowych Jarosława Pinelesa i Emila Horniaczka. Tym razem z załogą Mobil One Eurostal Rally Team zawędrowaliśmy do Austrii. Polsko-słowacka para wystartowała tam w zaliczanym do punktacji Mistrzostw Europy Strefy Centralnej rajdzie Forstinger. Zawody odbywały się na nawierzchniach asfaltowych, dlatego start był doskonałym przetarciem przed rajdem warszawskim. Szczególnie, że odcinki specjalne przypominały charakterystyką tą eliminacją Mistrzostw Polski. Rajd rozgrywany dwa dni liczył 18 odcinków specjalnych o łącznej długości niemal 112 km, przebiegających wokół miasteczka Oberwart. Na liście startowej znajdowało się 31 załóg, z czego 7 to samochody ścigające się w klasie aut, które utraciły homologację. Myślę, że całkiem nieźle. Jesteśmy przygotowani. Samochód jest gotowy. Wymieniliśmy po ostatnim pechowym naszym rajdzie przednią szybę i w zasadzie to były wszystkie zniszczenia, jakie były w tym aucie. Zobaczymy, jak będzie na tym rajdzie. Jeszcze tutaj nie byliśmy, jesteśmy po raz pierwszy. Rajd jest sprinterski, także każdy błąd będzie dużo kosztował, będzie trudno nadrobić jakikolwiek stracony czas. Tu też, tak jak w Polsce, jest bardzo dużo lancerów, grupa N bardzo mocno obsadzona. W generalce jadą dwa Seaty KitKar, jedzie Ford WRC, także myślę, że tutaj całkiem poważna stawka. Dla rajdówców jest to taka charakterystyka jak rajd warszawski, nie, tylko nie są szykany. Konkurenci są mocni, bo jest Brandner i to jest to samo. I dla mnie jest ważne to, żebyśmy się mogli porównywać z Brandnerem. Kiedy coś z nim wygrać, to spróbujemy drugie miejsce, drugie pierwsze miejsce chcemy zrobić. Pierwszy dzień to 2-3-krotnie powtarzane niemal w całości nocne odcinki specjalne. Z numerem pierwszym wystartowała utytułowana załoga austriacka Willi Stenk i Ziggy Schwarz w Fordzie Escorcie WRC. Było to jedyne w rajdzie mocne auto agrupowe, dlatego z wytypowaniem głównego faworyta nie mieliśmy kłopotu. Austriacy wygrali wszystkie odcinki specjalne, jadąc spokojnie na minimalnym podtrzymaniu turbiny i prowadzili po pierwszym dniu. Mistrzowie Austrii grupy N, Michaelowie Brandner i Moser w lancerze Evo 4 ruszyli na trasę z numerem 2. Młoda austriacka załoga była głównym konkurentem dla Pinelesa i Horniaczka, ale po kilku OS-ach okazało się, że są poza zasięgiem Polaków. Wszystkie OS-y ukończyli na drugim miejscu i taką pozycję zajmowali po pierwszym dniu. Pinelles i Horniaczek otrzymali numer 3. Rozpoczęli spokojnie, kończąc OS-y dwukrotnie na trzecim miejscu, trzykrotnie na czwartym i raz na piątym. Do prawy 4 pełny przycząć, prawy 4 pełny przycząć, do lewy 4 pełny krótki. Spokojnie. 50 hamowanie, hamowanie, uwaga, prawy na 1, swift na mostek. Okazało się, że głównym rywalem do trzeciego miejsca w rajdzie była para w Seacie Ibiza KitKar. Lewy 4 do 3 gaz, zacisk, późne wejście, do prawy pełny. 4 do 3 gaz, zacisk, późne wejście. Do prawy pełny, 50. Lewy 3 pełny, ciąć, do hamowanie. Jednak Austriacy popełnili błąd na OS-ie 6 i to nasza załoga zajmowała trzecią pozycję po pierwszym etapie. Nieźle spisywali się Czesi, Pertliczek i Pelc w leciwej Maździe 323 GTIR grupy N, kończąc pierwszy dzień na 6 miejscu. Austriacy Buffler i Loidl tylko na odcinku drugim zdołali pokonać Polaków. Zresztą nie najeździli się zbytnio, bowiem na OS-ie 4 zepsuł się ich Seat. Austriacy Resch i Kolbacher w brzmiącym jak poważny KitKar N-grupowym Peugeotie jechali bardzo szybko. Po pierwszym dniu byli na 9 pozycji, bijąc kilka aut quattro. Kowalt i Gebert z Austrii pierwszy odcinek przegrali z Polakami zaledwie sekundę. Na drugim zaczął szwankować ich Lancer Evo 5 i musieli się wycofać. To właśnie z Scherem i Wolfem w Seacie Ibiza KitKar z numerem 10 Pinelles i Horniaczek mieli pierwszego dnia największe kłopoty. Pozostali konkurenci naszej załogi w grupie N, Czech Richak w Toyocie i debiutujący Subaru Słowak Pinter spisywali się bardzo słabo.
Groźni byli za to reprezentanci Austrii, Walter i Lamberta Kowar w Lancerze Evo 5. Po pierwszym dniu zajmowali piąte miejsce ze stratą 22 sekund do Pinelesa i Horniaczka. A to Austriacy Reininger, Kautz, Poleszink oraz Chorwat Rajsic uzupełniający czołówkę rajdu. Bardzo dobrze na rajdzie Forstinger rozwiązana została sprawa serwisów. Mechanicy przez cały dzień stali w jednym miejscu w strefie serwisowej, a napraw można było dokonywać co dwa odcinki specjalne. Polsko-słowacka ekipa mechaników nie napracowała się zbytnio pierwszego dnia, bowiem załoga nie dała im ku temu okazji. Jednak zwykłe czynności pomiarowo-kosmetyczne również wymagają nieco wysiłku. Mieliśmy czas, aby porozmawiać z naszymi zawodnikami. Jechaliśmy sobie spokojnie do mety, tuż za Brandnerem, także myślę, że całkiem nieźle skończyliśmy po nieoficjalnych takich naszych obliczeniach. Jesteśmy na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej. Jak Jarek jedzie, Emil? Normalnie. Kiedy trzeba przyda, kiedy trzeba to hamuje. No jak na OS-ie się jedzie z ręką. Dobrze. Drugi dzień rajdu liczył 12 odcinków specjalnych i podzielony był na dwie różne pętle. Zawodnicy startowali w kolejności zajmowanych miejsc. Prowadzący Sztęg w dalszym ciągu nie zmieniał taktyki. Spokojna, ale i szybka jazda przynosiła mu kolejne zwycięstwa OS-owe i zdecydowane prowadzenie w rajdzie. Brandner również utrzymywał tempo z pierwszego etapu. Na wszystkich odcinkach zajmował drugie lokaty i takie samo miejsce w klasyfikacji generalnej. Do drugiego etapu nie wystartowali najgroźniejsi rywale Pinelesa i Horniaczka, Scher i Wolf. A kiedy po przejechaniu pierwszych dwóch OS-ów okazało się, że małżeństwo Kowarów jest mniej groźne, nasza załoga mogła skupić się na porównywaniu swoich rezultatów z Brandnerem. Do hamowania prawie czy pełny długi przyciąg 200. Zawodnicy przyspieszyli i z odcinka na odcinek poprawiali swoje czasy, z kolei tracąc coraz mniej na poszczególnych OS-ach do mistrza Austrii. Kowarowie mieli po 15 OS-ach ponad minutę straty do Pinelesa i Horniaczka. Na odcinku 16 awarii uległ ich samochód i pożegnali się z rajdem. Sytuację wykorzystał Pertliczek i awansował na czwarte miejsce. Szósta pozycja przypadła w udziale Poleszingowi. Piąte miejsce zajął Kautz. Ósmą lokatę nieco podejrzany M3 wywalczył Resz. Po 12 odcinku specjalnym z rajdu wycofał się Rajsic. Najbardziej widowiskową załogą byli Węgrzy, Wiszt i Locher, startujący w klasie aut niehomologowanych tylno-napędową ładą. Ten wypadek mógł skończyć się dla nich dużo gorzej. Mieli sporo szczęścia. Mimo to jechali nadal brawurowo, wygrywając swoją klasę, a w generalce rajdu zajęli 9 miejsce. Drugą lokatę w tej klasie i dziesiątą w rajdzie zajęli Austriacy Schwarz i Jambrich w Renault 5 GT. Siódme miejsce i pierwsze M3 dla Reinigera. Nieco szybszy drugiego dnia Pinter zakończył rajd na 11 pozycji. Serwis po pierwszej części drugiego dnia udało nam się wykorzystać na porozmawianie z Jarkiem.
teraz troszeczkę przyspieszyliśmy. Coach tutaj instruował nas, że jednak nie wolno się cały czas wozić i trzeba coś pojechać, więc pojechaliśmy troszeczkę płynniej tą ostatnią pętlę i już z Brandnerem zaczynaliśmy przegrywać nieznacznie, 4-3 sekundy, nawet na zero było. Po tym serwisie nastąpiły wydarzenia, które zaważyły na losach rajdu, a przede wszystkim naszej załogi. Na punkcie kontroli czasu po przegrupowaniu stała się rzecz dziwna. Oto Stęg wjechał tam o 6 minut za wcześnie. To samo uczynił Brandner. Według przepisów oznaczało to karę 6 minut, czyli minuta kary za minutę. Pineles i Horniaczek spostrzegli błąd i wjechali na Pekac o prawidłowym czasie. Również inne załogi nie popełniły błędu i widziały pomyłkę Austriaków. Doliczając kary dla rywali, reprezentanci Mobil One Eurostal objęli prowadzenie w rajdzie. Stęg spadł na drugą pozycję, Brandner na siódmą. Pineles i Horniaczek jechali spokojnie do mety w przeświadczeniu, że mają ogromną przewagę, której nie są w stanie stracić. Gdy szczęśliwi dojechali do końca, okazało się, że w nieoficjalnych wynikach nie doliczono dodatkowych minut austriackim załogom i Pineles z Horniaczkiem są klasyfikowani na trzecim miejscu. Zespół w związku z tym postanowił złożyć protest. Wtedy zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Podczas dokonywania przez miejscowych komisarzy nader skrupulatnych czynności pomiarowych przy badaniu kontrolnym podszedł do Jarka Brandner, któremu notabene nasz serwis pożyczył wcześniej komplet klocków hamulcowych i z uśmiechem oświadczył, że jeśli chce protestować, to nie ma szans przejścia badania technicznego. I rzeczywiście, komisarze poddali w wątpliwość prawidłową według przepisów homologacyjnych końcówkę rury wydechowej w aucie Pinelesa i Horniaczka, a co za tym idzie, postanowili zdyskwalifikować naszą załogę. W czasie, gdy trwały rozmowy wyjaśniające, organizatorzy za plecami zespołu wywiesili wyniki oficjalne, co uniemożliwiło złożenie protestu. Po długich mediacjach przyznano dwa pierwsze miejsca, oczywiście Austriakom, a resztę wyników zawieszono. Pinelesowi nakazano dostarczenie wszystkich dokumentów dotyczących układu wydechowego w ciągu 48 godzin do austriackiego odpowiednika PZMOT-u, co zawodnik uczynił. Obecnie Pineles i Horniaczek czekają na decyzję władz austriackich, która ma zapaść w ciągu 2-3 tygodni.